Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy serdecznie, wracamy jak bumerang, Mirek i Robert. Tak. I dzisiaj takie moje przemyślenia z ostatniego wyjazdu. Miałem okazję być zaproszony na taką konwencję producenta skrzyni automatycznych i to było dosyć odległym miejscu, czyli po drugim końcu Polski, na terenie górzystym, już nie będę reklamował tego miejsca. No i z tytułu tego, że nie było okazji nigdy być w tym miejscu, więc sobie tam pohasałem jako wycieczkę. Po godzinach szkolenia? Tak, nie przemyślana wycieczka, była nieprzemyślana, bo to... Jeden bar, drugi bar, trzeci bar, nie. Ale oddalono ci. 800 w jedno, 800 w drugą, jedna noc na miejscu. W każdym bądź razie temat dosyć świeży. Zakopane maila? Wracaliśmy po tej dobie, no i akurat parę godzin przed zamknięciem tego szlaku całego. Tak. I już od razu od tego wyjazdu, z tego miejsca, w którym byliśmy. Cały czas kolejka, samochodów, pojazdów, które jechały właśnie w tamtą stronę. No i tam, drodzy Państwo, są górki, dołki, takie długie zjazdy, długie podjazdy. No i jadą wszyscy wolnym tempem. Tak. No a że tam, nie wiem, czy widocznie to jakaś elita polska musi jeździć, bo zauważyłem, że to jakiś trend, że to... No średnia klasa przynajmniej. Albo jeszcze wyższa. No wyższa, jeszcze to wyższa na pewno. Ta klasa musi być. No i tak, normalny człowiek średnia rozumie, że jak jest gołoleć, zachowujemy tam stabilną prędkość, tak. Nie robimy raptowych manewrów. I ciutkiem jedziemy wszyscy pomalutko. Tak, idziemy pod wzniesienie, prawym pasem i do ciężarówki, ledwo w loko się ślizgają, trochę krzyżuje, ale idzie, bo jest troszeczkę rozpędzony. No i nagle znajduje się, drodzy Państwo, celebryta. Tak, bo to tak trzeba nazwać, człowiek otwarty, multikulti, bo tak ja bym to nazwał, w ogóle człowiek dusza i on pod wzniesieniem wpuszcza pojazd ulicy podporządkowany. Drodzy Państwo, nie wyobrażacie sobie, co tam się zaczęło dziać. Tak zwana nadzwyczajnie zbytnia uprzejmość. On nie przemyślał, ten człowiek, bo miał okazję porozmawiać, tak prosił mnie o pomoc, żebym popatrzył, kazałem mu zejść mi z oczu, bo go zatłukę, przepraszam za wrażenie. I on wpuścił samochód i obok niego osoba się zatrzymała, też to zrobiła. I te wszystkie ciężarówki, które jechały, ledwo już ciągnęły, one się zatrzymały na wzniesieniu. Osobowe się zatrzymały, gołoleć. Wszyscy się krzyżują, stanęli. Tylko dlatego, że jeden z tych osobników no nie wykazał nawet odrobiny zrozumienia dla tego, co się dzieje wokoło. I to sobie, drodzy Państwo, wyobraźcie, ci ludzie ugrzęźli tam na godziny, tam to wszystko pozamykali. Ale to był powrót już, tak? To był na powrocie. No to już on był zmęczony. Ale nie wiem, on dopiero wierzył. No chyba, nie, że ten zmęczony, ten, który chemio, zakażony. Tak. No i to taka moja konkluzja, po prostu przerażenie bierze. I ja nie dziwię się, że są wojny na świecie, jeśli mamy do czynienia z takimi czynami tego typu. No. No to tak, a co powiesz o ostatnim wypadku, kiedy matka wiezie 3,5-letnie dziecko, ma 2,5 promila we krwi, robi wypadek niestety i dziecko ginie. To czy to nie jest większa lekkomyślność? To z ostatnich dni masz. Zobacz, więc wiesz, tutaj... To jest tragedia rodziny, przede wszystkim rodziny. Dziecka nie, i matki. Ale... Matka podejrzewa, że się nie pozbierać do końca życia, jeśli ma trochę rozumu. No. Ale tu mówimy o dwóch osobach. A tam była rzesza, masa. No tak, ale przyczynowy skutek był jeden, jednego człowieka. Ten kierowca po prostu się zatrzymał, bo on nie pomyślał, że
zanim będą musieli zahamować i już pod górę nie ruszą, bo jak jest ślisko, a zwłaszcza ciężarówka. Ciężarówka od razu jest ugotowana. A później jak próbuje i się ziksuje naczepą, to już nikt nie pojedzie. I przez godzinami to będzie trwało. I tutaj do Państwa właśnie ale jeszcze jakby, Mirku, do Ciebie apelujemy. Pytanie. Czy Ty kiedykolwiek słyszałeś na jakimś szkoleniu, żeby ktoś powiedział, słuchaj, X, Ty nie rób nigdy takich rzeczy, bo nie pomożesz, a zaszkodzisz naprawdę wielu osobom. No tak, no ale to wiesz, powiedzmy sobie szczerze, no tutaj czasem niektóre szkoły jazdy mówią, nie, no to kto ma pierwszeństwo, prawda, przy ruszaniu pod górę, a kto czy zjeżdża z góry, czy ten co pod górę, nie, no można by było tu wtrącić, że jakieś ślisko to się nie zatrzyma bez tego, oczywiście, ale to mówiliśmy w poprzednim odcinku właśnie o tym. Program szkolenia kierowców u nas jest do celem zdania. Do D, więc wiesz, takie duperele, jakby ktoś tam w Stanach, że tak powiem, taki system egzaminów na prawo jazdy zobaczył jak w Polsce, no to... Ja nie wiem, jak jest w Stanach... Chore, ale raz... ja wiem, jakie się szkoli w Stanach i jakie wyglądają... Chciałem raz pojechać, ale oni mnie tam nie chcieli. Ostatnio też u nas tutaj na naszym terenie były takie zmienne warunki i trochę było goledzi i tutaj mamy gdzie tak, mamy taką kotłownię, jak ja to nazywam. Takie przerażające, że o tym mówić, te kotłownie, gdzie tam spalarnie z Włoch. I tam jest wiadukt, tak? Przy cmentarzu. No, może inaczej. Przy cmentarzu komunalnym. Tak. Jest wiadukt na Via Baltica. No tak, i trasę, tam oczywiście, gdzie taki jest parking, tam pojazdów tak. Tych scholowanych, tam oczywiście zasadził się tak, po lewej patrol. To pole, tak. Ślisko jak diabli. Patrol osadzony. I oni z lizakiem na te 50 tam stoją i... Ja nie wiem, na 50, co? Pierwszy 50, myślałem, że piasek sypiać, że piasek będą sypać. A tam sypać. Jest 50 na godzinę, tak, prędkość. Ale oni tam już siedzą i to nie tak. Chodzi o piasek, a na dole, słuchajcie, karambol. Nie sypali piasku tam. Ale na dole pod wiaduktem tak. Karambol. Karambol. A tam nie ma nikogo. A oni stoją. A oni nie, oni na górze stoją. No i oni nadal stoją, a tam karambol. I właściwie stali... Do czasu, w innym celu. Oficer dyżurny nie wezwał. No, że... no ale chyba nie tych, którzy mieli te zadanie, no, sypanie piaskiem. W każdym razie to strasznie śmiesznie znaczy, wyglądało. Znaczy patrol sypania piaskiem. To śmiesznie wyglądało, to był... las się pali, a tam róża ratowana, a pod spodem kocioł. Kto tam stał? No patrol policji. No. Ruchu drogowego. No. I co robił? No suszył. No, suszył. I na dole był wypadek? No tam wielkie zdarzenie drogowe, wypadek no, może to nie było, no, ale... za jakiś czas tam pojechali. No nie wiem, bo widziałem pogotowie, już tam było. No, pogotowie jest zawsze może pierwszy. One szybsze auta ma, szybsze, to tak. Nie, wiesz, pogotowie jest pierwsze, bo najbardziej potrzebne. Tak. Potem jest straż, jeżeli trzeba coś wygiąć, wyciąć i tak dalej, a policja przyjeżdża na końcu, bo to w zasadzie tylko... Pisze, każe. Nie, potem to tylko podsumowanie. Tak, dobrze, mandat, czy punkty karne i tak dalej. Mierzy, waży, robi zdjęcia. I wszystko. A my, Mirek, jesteśmy tak jak tam właśnie w tym obrębie, gdzie byłem. Tak. Łopatować. Narkotesty policja robiła. I... Dla emerytów? Nie, dla kierowców. Nie? Między innymi dla zawodowego, dla emerytów być może tak. Oni często i oni muszą... zatrzymali pojazd, zrobili narkotyk, zabrali gościowi prawo jazdy. Teraz doszukali się, że zabrali 11 kierowcom prawo jazdy, a okazało się, że te narkotesty były wadliwe. I to teraz wyszło, że dostali ci policjanci niestety wadliwe, które wykazywały obecność jakichś związków, a ale to nie kierowcy wina. Nie mieli. To bo nie oni... wina, bo... No to teraz czyja wina? No ja nie wiem. A kto odpowiada? A jak za radar nielegalizowany i źle wyciągnięty, to kto odpowiada? No policja odpowiada. Nie ten funkcjonariusz, ale ten, który mu dał. No bo kto? Państwo? Ja już żyłem w latach 70. Tak samo, ktoś dał, tak, to prawda, on sprawdza, to prawda. No to nie jest jego wina, bo sprawdza, nie. Ale odpowiada policja. Nie. Roszczenie masz do państwa. Tak. Policja jest... Tak. Policja ja w latach 70. się urodziłem organem, tak. I tam i wojsko do tak. Dziś, i policja, tak. Nigdy na nic nie odpowiada. Tak jest. To się nigdy nie zmieniło i tak chyba pozostanie. Ale już na jakby koniec, no, początek tego, tak, co miałem powiedzieć, koniec. Już się szarpałem z tym od lata. Tak. Z tym lata, już dla Mirka próbowałem wytłumaczyć, ale Mirek nie mówił, że mnie nie rozumie i nie wie, o co mi chodzi. Ale z czym się szarpałeś? To też dotyczy motoryzacji. Tak. I problem wygląda, drodzy Państwo, mianowicie następująco. Chodzi o ten numer na wnuczka, nie wiem, typu w zakresie tego działania. Przestępca przedstawia się jako policjant, dzwoni do osoby starszej albo takiej w średnim wieku, nie wiem jak oni to typują,
I mówi tak, albo wnuczek, mówi o wnuczku, albo o dziecku, albo jakiejś bliskiej pokrewnie osobie z rodziny. I mówi, że ta osoba jadąc samochodem potrąciła pieszego, tudzież była sprawcą jakiegoś zdarzenia, w której ucierpiała lub zginęła osoba, tak? Proponuje ten policjant, tudzież prokurator, tak? Bo mniej więcej. Znaczy, tak, przestępca udający. I mówi, że za kwotę na przykład 10 czy 20 tak. tysięcy sprawy jest gotowy jakby zmienić tam ten cały opis sytuacji, żeby ta osoba z rodziny uniknęła kary. I kiedy wyjdzie, że to była nieprawda, tak? Pomijam, czy to prawda, czy to nieprawda, jest przygnębiona, jak ona została oszukana. No. I teraz, drodzy Państwo, ja to analizowałem, bo to tak przyszło samo do mnie, może nie wiem dlaczego, po prostu przyszło, mnie to natchnęło. Przecież ten, który dał za ten czyn pieniądze, powinien tak samo odpowiedzieć, jak ten, który od niego je wyłudził. Bo to łapówka. Ta osoba, płacąc te pieniądze, wzięła udział w zatarciu śladów i w procederze uniknięcia konsekwencji karnych za skrzywdzenie drugiej osoby. I tak trzeba nagłaśniać ten problem, tak. Wydaje mi się, możesz być przestępcą. Jesteś przestępcą, jesteś. No jeśli dałeś pieniądze, to jesteś przestępcą. Tylko zwróćcie Państwo, drodzy, uwagę, do czego doszliśmy, że policjant czy władze, które to nam mówią, że taki proceder ma miejsce, że nikomu tego do głowy nie przyszło. Tak. Że ja rozumiem, że nie każmy może tego człowieka. Że dajemy pieniądze na łapówkę, tak. A obie strony uczestniczą, a łapownictwo obustronnie jest karane. Ale to już nawet nie, ja bym tego nie nazwał, drodzy Państwo, łapownictwem. To jest najgorsza odmiana, łapówka. Nie powiem tej nazwy na S. No dobra. I się kończąca na twa. Ale zastanawiałeś się nad tym, dlaczego ludzie ulegają tej sugestii? Zastanawiałeś się, zwłaszcza starsze osoby. Bo kiedy istnieje przeświadczenie w społeczeństwie, że da się wszystko załatwić. Ale oni widzą, że o, jakiś numer dzwoni, to halo, halo i gadają z nimi. Tak. I to jest podstawowy błąd. Samotność. Powinno być nawet samotność. Tak, ale zauważ, że oni przeważnie w tych samotnych celują. Tak. To nie jest, że, bo wiadomo, jakiś tam mąż i żona, to nie przeleci. To jest albo została ta wdowa, prawda, i oni celują na tych ludzi, na tych mają, o, moje pieniądze ma i właśnie dzwonią do nich. A właśnie zachowanie powinno być nagłaśniane takie, słuchajcie, wy ludzie starsi i wy ich synowie, czy tam ktoś i tak dalej, dajcie im, odbieraj tylko to, co ci się wyświetli imiennie, co masz wpisane do kontaktów, innych numerów, nie odbieraj, nie stracisz na tym, bo na pewno nie zyskasz. Nie zyskasz. No i jeszcze już kończę ten temat, bo myślę, że tu trzeba przetrawić, bo to jest dosyć poważny temat odnośnie tego płacenia za uniknięcie kary kosztem skrzywdzenia innej osoby. Tylko ja się zastanawiałem, skąd to wynika. Mirek mówi, że to stare naleciałości, wszystko, ale my nie rozmawiamy o załatwieniu sobie wizyty gdzieś tam bez kolejki, tylko my rozmawiamy o tym, że zostawiamy osobę poszkodowaną, załóżmy, bo to tak trzeba przyjąć, bo płacąc te pieniądze, ta osoba wierzyła, że to ma miejsce. Tak. Czyli zakładała, że tak ten scenariusz jest rzeczywiście bardzo realny, inaczej, jest realny i on jest, zaistniał. Że ona się nie zastanawiała, co ona zrobi dla tej drugiej, załóżmy, rodziny, jak ją bardzo skrzywdzi, po prostu zostawiając ją na lodzie. Zostawiając ją na lodzie i z całym tym nieszczęściem i bolastem tego całego, nie powiem czego, na głowie. I teraz ja tak się zastanawiam, skąd to się bierze? No ale ja jakby obserwuję się, cofnąłem w czasie, ile mogłem, oczywiście pamięcią. Ja zwróciłem uwagę, że kiedyś jak, załóżmy, osoba jakaś znana popełniła jakieś tam wykroczenie, czy cokolwiek innego, to ona się na przykład poddawała do dymisji. Albo do jakiegoś sądu odchodziła tak. na bok i to było przyjęte ogólnie, że po prostu zrobiłeś hańbę, na chwilę tak. niewyjaśniona sprawa, odchodzisz. Natomiast teraz to się kłamie tak, po prostu bezkarnie wygaduje takie tak. głupoty, że to tak. po prostu nawet najgłupszy program na jakiś tam, nie powiem, TikToku śmiesznym nie dogoni tego. Tak a odnośnie skazania, to się mówi tak, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem, więc wina nie została mi udowodniona. I tak, ja myślę, że to wszystko tak, stąd się biorze, bo my nie mamy żadnych wzorców. Kiedyś mówiono w czasach przedwojennych, bo kiedyś też trochę się interesowałem tym, to tam człowiek honoru, wojskowy, tak. żołnierz, jak popełnił przestępstwo, został, sobie potrafił strzelić w łeb. A słowo honoru, to jeszcze ja pamiętam, jak byłem mały, tak. słowo honoru to znaczyło właściwie wszystko. Tak. Powiedział, dał sobie honor, to by znaczyło wszystko. I nagle to wszystko zaczęliśmy zgubić. Nie ma tej politycznej moralności, nie ma też przekazu jakby wzorców nie dla ma. Młodych ludzi, nie ma wzorców tych, którzy uczą ich w szkole, nie ma wzorców rodzinnych. Wszystko to poszło nie wiadomo gdzieś. Ale mamy jeszcze inne takie na rządzie, stety na tworzone.
Człowiek tapety, roku na przykład roku zielonej tapety i tam się nadaje nagrodę pierwszego stopnia. Człowiek zielonego wzgórza. Weź na przykład, jak roku. Prawda, pierwsze włócznie tutaj u nas w Suwałkach były rozdzielane, nie? To rzeczywiście dostawali to no, tacy, bo tych ludzi niedużo było takich super. A teraz już tak powiem, nagrodzonych jest dużo. I teraz nie ma co wybrać, bo zostało już na dole tak mniej więcej wszyscy porównywalni. Jak ja patrzę na ten nasz suwalski konkurs, że być może za dużo ich rozdaliśmy, tych włóczni, prawda? To też może tak być, nie? Bo są naprawdę bardzo zasłużeni ludzie, którzy dostali. A teraz jak patrzę, ta kapituła się zbiera i ma te kandydatury, czytam, mówię, no to... Teraz, no, a może na kandydatem być każdy. To może być każdy i to święte prawo tego, który ten konkurs ustanowił, nie? Wiesz, no nie do końca. Ale nie do końca. Żebyśmy kogoś za nie obrazili. To nikogo nie obrażamy, bo za tym stoi czynnik społeczny, stoi Rada Miasta. Jak wiesz, ostatnio w Radzie Miasta mamy duże zmiany. Po 3 latach działania i teraz wyszli młodzi ludzie i mówią, no, będą zmiany, bo my przez 3 lata nie mogliśmy nic zrobić, a teraz zrobimy zmiany. A daj Boże zdrowie, zobaczymy, bo to jest kwestia czasu, zobaczymy. No więc teraz czekamy. Dlatego mówimy o tym, czekamy, co oni zrobią. Mnie to trochę przypomina jedną sytuację. Nie wiem, czy to producent zgodzi się to wyemitować, ale mi to przypomina sytuację. Przychodzi Mirek do mnie dzisiaj i mówi, że jest Heniek z niego. Tak. Od dzisiaj jestem Heniek. Dzisiaj Heniek. I to się nie liczy, co wczoraj zrobił. On dzisiaj jest Heniek, jest po nowemu, dziś będzie naprawiał wszystko. A ty przecież mówisz, że no jak, ty masz tu wpisany Mirek. To z imienia. No ale przecież to ty wczoraj połamałeś coś, zniszczyłeś coś. Nie. To wczoraj ja byłem Mirek, ale dzisiaj jestem Heniek. A, rozumiem. Wczoraj połamałem jako Mirek, Heniek i dziś to wszystko naprawię. Bo jestem Heniek. To jest połamane, zostaje. Ale jestem Heniek. I to taki... I tym miłym akcentem może skończmy.